20 razy, bo niektórzy koledzy mi pytali, po co tutaj żeśmy się spotkali, dlaczego nie ma programu. No bo to jest spontan, tak bym powiedział. W pewnym momencie przyszła mi do głowy myśl, że warto się z nami spotkać, z wami spotkać. Także o, improwizacja, tak. Co prawda nie tak jak u poety wielkiego naszego, ale coś w tym rodzaju. W związku z tym, że na emeryturach, no tak po tych włosach i tak dalej, to w ciemno można powiedzieć, nawet nie znając, że większość jest. Niektórzy sobie jeszcze pracują, niektórzy już nie pracują. No po prostu ja chciałem się tak trochę podzielić po tych dwóch latach emerytury, podzielić takimi no, uwagami co do tego naszego głównie wspólnej pracy, ale nie tylko. Ewentualnie no, porozmawiać w takim kontekście osoba, jak żeśmy się nawzajem spełniali w pracy. Ale gwoli jak gdyby przypomnienia, ja pozwoliłem sobie przygotować takie dwa filmiki. Trzy, proszę. Jeden się urodził w trakcie. Jeden będzie o takim temacie mocno uprawowym. Jak wiecie, kolega jeszcze jeden, 4 lata temu wcześniej mu się odeszło. Chyba większość się domyśla, o kim mówię. A jak nie, no to nie. O uprawie. No już powiem za chwilę. Mówię o Lechu Karoluzie. 4 lata temu osobami, które z nami współpracowały, to pan profesor Dzienia, pozdrawia wszystkich, miał tutaj być, ale zdrowotne historie i tak dalej. W materiałach, które przygotowaliśmy, jest jego taki referat, wstępniak dotyczący 60-lecia uczelni naszej. Za dużo osób na tych 60-leciu też nie było, ale parę osób na tej imprezie było. Tutaj na tym stoliku z kolei są wydawnictwa od 40-lecia poprzez 50 i kończąc na 60-leciu uczelni. I jeżeli chodzi o 50-lecie, to taka okrągła, prawda? Między 100 a 0 są dwa duże opracowania, to zielone i to mniejsze białe, które no, stało się białym drukiem z racji tego, że miałem jeden egzemplarz i mnie go wcięło. Tutaj osobiście pan profesor Dzielia na to nasze spotkanie pożyczył, oczywiście mówiąc, że zanim się skończy, żeby to dojechało do niego. No tak to nie będzie, ale od nas to. I po prostu no, polecam ewentualnie gdzieś na stronach w internecie, jak ktoś się zainteresowany jest. Szczególnie interesujące są te strony, gdzie są nazwiska ludzi, z którymi żeśmy studiowali i tamte haczyki przy tych, którzy tak szybko niestety odchodzą. To by było to. Jest parę rzeczy takich z tych spotkań naszych, czy w Jehowie, czy ewentualnie, no dwa razy właśnie w Jehowie, jako doradcy się spotkaliśmy i z takiej okazji rodzinnej również, w podobnym gronie. Ale chciałbym rozpocząć od właśnie tych wspomnieniowych historii, czyli jakbyśmy puścili ten filmik z 1993 roku, z takiej konferencji dużej, organizowanej wspólnie przez Akademię i przez Ośrodek Doradztwa. Które kolega wprowadzał, to one są teraz bardzo popularne. No, szef Pesorkowy, szef Szczelinowy, o którym wtedy on jak wrócił z Ameryki, bo te urządzenia, które tego żołnierza, którego on sprowadził wtedy z Ameryki, to on u nas w spółce, żeśmy nam składali, na ten temat żeśmy rozmawiali. Dzisiaj może w Zachodniopomorskim jeszcze nie jest tak popularna ta uprawa bezorkowa, ale na Wielkopolsce, na Kujawach, to tam 70-80% rolników już nie stosuje pługa. Co prawda konsekwencje są tego różne. Jeśli chodzi o szkodniki, o zachwaszczenie, ja blisko jestem buraków cukrowych i w rejonie Polski Wschodniej, przez to, że wprowadzono system bezorkowy, populacja nowego szkodnika, tak zwanego szarka,
komośnika, którego nie można to nie było. Na Ukrainie go zniszczyli, to przefrunął do nas. I tam dwie plantacje po 300-400 hektarów w ciągu jednej nocy potrafi zniszczyć. Ale to są wszystko konsekwencje systemu wyzerkowego. To samo zresztą kolega chyba potwierdzi, że ten system wyzerkowy to znowu są szkody wyrządzone w przyjaźni. Larwy, szkodniki, wszystkie są w tym warstwie. Jako przysmak, to na deser chyba tam powiem, sobie szukają, ale to nasze zasięgi. A tutaj jeszcze przepraszam, proszę, że były filmu uruchomienia tego Jogdira, bo to jest już sprawa następnego roku, bo pierwszy jak ten Jogdir przyszedł, to żeśmy zasiali wysoki wikliński rzepak. Rzepak był zasiany na trzech stanowiskach. Na jednym stanowisku, tam gdzie się słoma po jęczeniu spaliła, na drugim stanowisku tam, gdzie była soma zebrana i na trzecim stanowisku tam, gdzie soma nie była zebrana. Proszę Państwa, okazało się, że najlepsze wschody były tam, gdzie się soma spaliła. Nie? A ja byłem na jego polu, słuchaj, i tam była soma nie zebrana i tak swoją nogą, bo zturnęły te wszystkie takie rzeczy, które zawsze. Przykład jak ze słomą ja zszedł. No tak, ale to się na tej pudrce on rozrósł, ale potem... Teraz się nie umierały. Także można powiedzieć, najlepiej, że... Najlepiej, bo jeden z profesorów napisał, jak te wschody takie były, że to stres komunikacyjny, bo to jest wiesz, to jest. No ale to tylko dla humoru chyba. Chyba komunikacyjny, bo tam koło ciebie budowali Eskie, także no... Nie, wtedy Eskie jest nie było. Także słuchajcie, jeżeli można słowo dać. Oczywiście. Z nowych technologii założyliśmy te doświadczenia na wysokiej i wyszło jednoznacznie, że żadnej zwyżki chrony nie ma. Były tylko z tej technologii szybkość uprawy, która się okazała dużo później. Na tej pierwszej wersji to tam ta szybkość też nie była duża. Natomiast dowcip polega, że jakim metodyki to robił? Z doświadczenia 25 lat jest w tej chwili już i powiem tak, do każdego gospodarstwa co innego pasuje. Ja już na przykład na Wolinie tam nie zrobię bezorkowej, dopóki nie będzie normalnych stanów zwierzyny jak w kraju, jak pisze ksiądz. Bo jelenie pisze 11,5 naukowo na 1000 hektarów owodu, a u mnie było 165. No to, tak. 2,5 tysiąca na wyspie, a 400 hektarów, rzepaku jest na wyspie. Lubią cię koniec. No to tylko miałeś ty i aktor. No mi kilku pojedynczych tych obdzieńców. No i efekt był taki, że jak wpadły, wyszły z lasu i wpadły na wiosnę, to nie było tam, że 100 hektarów, jedna noc i poszły. 80-100 sztuk. I dostałeś złom? Przeszło. Co? Złom to znaczy nie dostałeś, że to zgodujesz? Złom sprzedaż. W każdym razie to samo jest na przykład z zasiania bezorkowo po rzepaku pszenicy. Nas się prosi, żeby zrobić grubę, przejechać, to znaczy, że tam to grubę, przejechać i zasiać pszenicę. Efekt jest taki, że jak w dobrym roku to 80% pszenicy było. Ja przesiewałem, no, bo dziny. U mnie na kole w tym roku mają 700 plików około już, a przez 3 lata ostatnie było po 800 strzelinami. To są ilości nieprawdopodobne. W kraju jakby powiedział, to oni mają, ASF jest za mały. No to się nie chce wierzyć. I jak zostawiłem, zasiałem kawałek 50 hektarów przesiewcy, to wszystko do przesiewu. Ładny kawałek. Jak zrobię orkę, mam spokój. No i dlatego orzeszmy. Ja to, co robimy w tej chwili, robimy bezrokowo technologię rzemieślną, która teraz zaczyna wchodzić. Ja to robię od 4 czy 5 lat. Pod buraki w ogóle nie łączę. Inaczej, głęboko szuję. Ale na 35-40 cm, bo u mnie jest wysoko kanalizacja, to znaczy regulacja poziemiecka, która działa trochę lepiej niż nasza nowa. Mam dwie do wyboru. I efekt jest taki, że robię grubę, wsypię nawozy, na wiosnę trochę jadę i prawda. Jest. Ale zaczynamy do kolegów z szkoli, do drugiej rolnicy. Nie, no niech trochę posłuchają nowych rzeczy, co się robi. No. W ten sposób, że kiedyś na początku, jak Paweł jeszcze zaczynał, że tak powiem, bawić się w rolnictwo te ziemskie, a nie,
a nie sady, tak dobrze mówię, i czyny, to Paweł powiedział mi takie zdanie, że jeżeli chodzi o rolnictwo i o plony roślin, no to sprawa jest o wiele, wiele prostsza niż w sadzie. No i wypadałoby się z tym zgodzić. No a potwierdzeniem tego jest, że ten gospodaruje i osiąga. No z wyjątkiem, że te jelenie też muszą coś jeść. Także... Nie, no ja jestem samouk rolnik. Od tam lat iluś tam od wojny, to znaczy od 82 roku. Liczyłem się zawodu. Nie pcha mi się wiedza, ta niepotrzebna. W szkole się tam pobiera. Nauczyłem się wielu praktycznych rzeczy i na te niektóre rzeczy mogę wiedzieć. Nie, no ja jestem czym chłopa, ale ja z zawodu jestem kim innym. I mówię, i niektóre rzeczy, które się nauczyłem z praktyki. Dają egzamin, jest okej. No i to powiedzenie, że trzeba chodzić i tupać i wiedzieć, co u kogo pasuje. No, to się... Ale słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. Wróciliśmy do lat 50. O, tak jest. Mamy syndrom kułaka. W Polsce i to nam zostało u wszystkich. Ja pamiętam, jak w 53 roku ojciec miał 24 hektary, potem musiał to oddać, to jest bardzo ważne, oddać trzem siostrom po 4 hektary, dalej uprawiał, bo one nie chciały i jest tak jak teraz. Ale powiem, o co chodzi. Dlaczego z tym syndromem? Ojciec zawiózł pierwszy, z racji tych hektarów dużo było sucho, pierwszy skosik zawiózł do GS-u. Odstawy obowiązkowe, orkiestra dostał kwiaty, no ale ktoś wpadł na pomysł, że kułakowi dali kwiaty i orkiestrę. Więc dostał na drugi dzień kolegium, że mokre. Po południu przyszedł szwagier, szef kolegium, stanął, a stary mówi, stój za bramą, bo psy spuszczę. Musiałeś, twoja sprawa, idź. Nie wchodź, mówi. A to szwagier poważnie? Szwagier, tak, tak jest. I efekt był taki, że stary zdał już tych odstaw obowiązkowych dwa razy więcej. Mimo że miał hodowlę, dostał talon, można było tam wybrać rower, radio, wziął radio Philipsa, pamiętam jak dzisiaj na takie baterie, te płaskie, duże, taka bateria była łamane. I wszyscy słuchali Wolnej Europy, a ja się 6 lat miałem i stałem pod tym, pod oknem i pilnowałem, żeby nieproszony gość nie zajrzał. I teraz mamy, bardzo blisko jesteśmy, z ziemią już. Panowie, więc tak, ja w takim następnym wyborze większym chciałbym pokazać fragmenty z Janem Cyryszczakiem. Na pewno osoba, powtórzę, znana wszystkim, to jest raz, ale znana z wielu działań, prawda? Raz jako, zacznę jako rolnik, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, Jan Cyryszczak gospodarował przez pewien czas na granicy, tak bym powiedział, tak? Jak to się nazywała ta miejscowość? Stolec. Dokładnie. No i z tymi wszystkimi problemami, nie jako redaktor, ale jako ten rolnik, który to uprawiał, do tego było jeszcze wydełko, tak? Ale prywatnie bluźnił w tej sprawie. No to nie bluźni. Mamy to od genach bluźnienie. Ale nie to chciałem powiedzieć. No przykra sprawa, bo rzeczywiście jeszcze parę dni temu się widziałem i tak dalej i już człowieka nie ma. Przecież działał też jako wicewojewoda, pamiętam jego z tej działalności, działał jako redaktor w radio i w telewizji. I właśnie o tej telewizji i chwila taka wspomnieniowa, czy program pod tytułem Spichlerz, przypomina się sobie. Dlaczego go nie ma na dzień dzisiejszy na antenie? Wiecie, takie pytanie za jeden punkt mały. Dlatego, że to był program aktorski pana Cyryszczaka zastrzeżony, więc jak zrezygnował, no to dla nas telewizji i jedna, i druga, i trzecia nie miała prawa tego kontynuować. To teraz może puścimy. Ale jest dla Bernarda Kozłowskiego za wszystko, między innymi za wspólne pisanie o Leszku Karaudzie, dwóch artykułów. Jeżeli ktoś nie czytał, to są tutaj te magazyny, gdzie kolega Bernard użył takiego określenia w stosunku do Leszka o człowieku, który pługą się nie kłaniał. Jeżeli to komuś coś mówi, ja na to nie dbam, dlatego pan redaktor pomaga i obiecał, że jeszcze pomoże. Pomożemy, tak? Proszę bardzo. Poczekaj, przeczytam. Richard.